Ostrzeszowskiego. Z tej racji, że Mikorzyn należy do gminy i powiatu Kępno, a Kościelnie do dekanatu Ostrzeszowskiego. Bardzo serdecznie Was witam. Bracie, mamy patron, że sami ze siebie nie zawsze możemy, że Bóg jest ważny i potrzebny w życiu człowieka. Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby konsekrowane, siostry, wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli, zwłaszcza tych, którzy przybyli pieszo. Podjęli trud pieszej pielgrzymki, to jest pielgrzymka z Myjomic, pielgrzymka z Ostrzeszowa, z Fary i Świętej Jadwigi, pielgrzymka piesza z Kępna, pielgrzymka piesza z Doruchowa, to ta największa, ponad 200 osób i wieniec dożynkowy cały czas w pieszej pielgrzymce nieśli. Gratuluję Wam tej duchowej siły i mocy i wdzięczności wobec Bożej opatrzności. Witam bardzo serdecznie pieszą pielgrzymkę ze Świt. Zebrane siostry zakonne, dziękujemy za dar powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego. Wszyscy pielgrzymi niech czują się tutaj zauważeni, bo Pan Bóg potrafi czytać w naszych sercach. Mamy świadomość, że jako ludzie jesteśmy słabi, grzeszni, dlatego na początku tej mszy świętej, po przywitaniach, po wzbudzeniu intencji, przeprośmy Go z głębi serca. Minione lata były różne. Było tak, że serce się kroiło, bo mówiono, tak dużo się urodziło, lepiej owsem palić jak węglem. Mój Boże, ludzie z głodu umierają, a nam lepiej spalić ziarno, bo da więcej ciepła. A gdzie jest ta miłość bliźniego? Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz nam pobłogosławił. Powtarzamy za psalmistą. To religijne zakorzenienie rolniczego powołania trzeba umacniać, odkrywać, szczególnie w nowym pokoleniu. Wprowadzać je w ten odwieczny rytm życia, w którym tak wiele miejsca było zawsze na Boże znaki. Na znak krzyża, na modlitwę, także na to, co stanowiło swoisty rys polskiej kultury. Szacunek nie ma religijny do chleba. Tej pięknej tradycji, gdzie się całuje upadły chleb, gdzie się rozpoczyna bochen od znaku krzyża. Także na to, co stanowiło to centrum w rodzinie, gdzie wszyscy spotykają się przy jednym stole i tym samym chlebie. Na to wskazywał przed laty Cyprian Kaszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. To w swoistą rolę tego stanu rolniczego wpisany jest godny najwyższego szacunku. Model wielopokoleniowej rodziny. Ja się serce kroję tego chłopskiego, chrześcijańskiego etosu, z tego poszanowania dla ziemi, naszej matki, czego uczył nas tak bardzo dobitnie święty Jan Paweł II, schodząc sam dla ziemi. Chociaż w Kaliszu to wyśmiano swego czasu ten gest. A my z miłością do tego podchodzimy. Do ziemi, która nas karmi. Kościół też wciąż potrzebuje ludzi, którzy będą przekazywać wiarę, te święte tradycje. To się wszystko dokonuje w rodzinie. Tam człowiek krzepi swojego ducha. Ojciec Święty w minionym tygodniu tak w katechezie tak pięknie mówił o rodzinie, że tylko w normalnej rodzinie człowiek może wzrastać przygotowany do życia. Dzisiaj, kiedy ludzie stają się bardzo tacy młodzi, zwłaszcza niewrażliwi. W jakim sensie? Bo
siedzą przy komputera, traktują i podchodzą do życia w sposób wirtualny i drugiego człowieka tak traktują, instrumentalnie. Dlatego też bardzo trzeba dbać, żeby w rodzinie przekazać też tą wrażliwość na drugiego człowieka, umiłowanie. W tych źródłach wiary, o tej religijnej glebie, z której od wieków czerpie wiary. Bo idąc z wiarą, jednocześnie nabieramy sił na to, żeby dźwigać codzienność. Dzisiaj w tych czytaniach, jeżeli wsłuchiwaliśmy się, to uzdrowienie. Ale proszę zauważyć, że najpierw trzeba usłyszeć, trzeba umieć słuchać Boga, bardziej jak ludzi. Trzeba słuchać Boga. Czy się jest człowiekiem prostym, czy bardzo wykształconym, czy biednym, czy bogatym. Bóg wszystkim daje szansę na zbawienie. Każdy chce być zdrowy, każdy chce być młody, każdy chce być bogaty. I to prawidłowo. Ale nie wolno nam na naszej drodze życia nie dostrzegać tych słabych, tych, którzy patrzą na nasz gest, na nasz uśmiech wobec starszych, wypracowanych ludzi, ale też patrząc na te poczęte życie pod sercem matki, byśmy nie byli złoczyńcami w różnej formie. Spotkałem raz taką studentkę, która opuściła dom rodzinny i prosiła o umieszczenie jej gdzieś w domu zakonnym. A co się stało? Bo mama i rodzina namawiała mnie, żeby usunąć dziecko. Musiałem opuścić dom rodzinny. A wszystko dobrze, niby normalnie. Czasem przez to doradztwo, nawet sąsiedztwo, przyjaźni, stajemy się współuczestnikami grzechu. Ukochani w Chrystusie Panu, módlmy się o trzeźwość dla nas umysłu, o mocną wiarę i o to, byśmy mieli siłę dźwigać krzyż codzienności, wierności Panu Bogu, dziękując za każdą łaskę. Amen. Wyznajmy teraz na... Wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
to czyńcie na moją pamiątkę. W 1808 w Wiedniu odbyło się uroczyste wykonanie oratorium Józefa Haydna Stworzenie Świata. Zjawił się na tymże przedstawieniu sam mistrz, już jednak tak stary i słaby, że trzeba go było wnieść do stali na krześle. Jego obecność wywołała wielki entuzjazm publiczności, której nie zdołano uciszyć nawet po rozpoczęciu koncertu. Kompozytor podniósł się z trudem, zebrał wszystkie swoje siły i w odpowiedzi na ten aplauz publiczności, wskazując na niebo, zawołał: nie mnie dziękujcie, lecz temu, od którego wszystko pochodzi. Właśnie z takim nastawieniem przychodzimy dziś tutaj do Mikorzyna, aby w tej diecezjalnej wspólnocie razem z księdzem biskupem, razem ze wszystkimi ludźmi pracy na roli podziękować Bogu, od którego wszystko pochodzi, za dar chleba i tego wszystkiego, co służy dobru każdego człowieka. Panie, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz. Pobłogosław, co nam dajesz. Czym więc są dożynki? Dożynki moglibyśmy nazwać swoistym takim koncertem dla uwielbienia Boga, Stwórcy wszystkiego. Owszem, jest tu pośród nas orkiestra, przygrywała nam pięknie. Ale drodzy, istotną rolę w tym koncercie pełni człowiek przedstawiający owoce swojej pracy na polu, czy w sadzie, bądź w ogrodzie. A człowiek, który bez miary, obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? Zatem, drodzy, używając słów psalmisty, śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Bogu naszemu grajcie na harfie. On niebo chmurami osłania, jak to dziś było, przygotowuje deszcz dla ziemi, wzgórza trawą pokrywa i ziołami, które służą ludziom. On bydłu pokarm daje, pisklętom kruka to, o co wołają. Niech zatem to święto wielkiego dziękczynienia wobec Boga trwa. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, który nas stworzył.
zachwać. A Bóg w tym wszystkim niech będzie uwielbiony. Uwielbijmy Go wspólnie. Chwała Ojcu i Synowi, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Teraz Was tylko zapraszam już na gorący posiłek, bo wszyscy tego potrzebujemy. Księdza biskupa.